Panie marszałku, Wysoki Sejmie, przed nami bardzo ważny wybór. Święto demokracji, ponieważ nasza konstytucja mówi o tym, że każda władza w naszym państwie pochodzi od narodu. A jakąż władzę ten naród sprawuje nad trzecią władzą, kiedy to sami sędziowie mieliby siebie wybierać? Dzięki zmianom... Dzięki reformie sądownictwa Polacy w końcu odzyskali wpływ na to, kto w Polsce może zostać sędzią. Obrady KRS-u są transmitowane. Każdy może je śledzić. Nie jest tak, że kto zostanie w Polsce sędzią jest ustalane na zamkniętych spotkaniach samych sędziów. A teraz pytanie do tej rozwścieczonej, rozkrzyczanej opozycji. Dlaczego tak nienawidzicie Polski? Dlaczego tak nienawidzicie konstytucji? Przecież w państwie, które tak uwielbiacie, w takich w językach państwa, którego tak wasz lider lubi mówić, po niemiecku, jak się wybiera sędziów? Zbierają się parlamentarzyści w Wysoki Sejmie i to parlamentarzyści sami osobiście wybierają, kto jest sędzią Sądu Najwyższego. Ale co wy mówicie? Wy mówicie, że Polakom nie wolno. Nie wolno. I co mówią Niemcy Polakom? Mówią Niemcy Polakom, że my jesteśmy młodą demokracją i mamy słuchać się poleceń. Nie jesteśmy młodą demokracją, jesteśmy dojrzałą demokracją z wielowiekowymi tradycjami. I dlatego też warto, żeby Sejm dzisiaj tego wyboru dokonał. Powiem więcej. W Hiszpanii jest tak jak w Polsce. Tak jak w Polsce. Parlament powołuje członków KRS-u. I nikomu to w Unii Europejskiej nie przeszkadza. A wy tak bardzo nie lubicie demokracji, przegrywacie wybory, że nie potraficie pogodzić się z tym, że Krajowa Rada Sądownictwa może mieć element demokratyczny, zgodny z polską konstytucją, zgodny z zasadami demokracji. Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze Kaleta, nie ma chyba bardziej spanikowanej osoby na tej sali jak pan, czego byliśmy świadkami przed chwilą. Tak się, panie, panowie posłowie, Wysoka Izbo, zastanawiam, o co chodzi z tym głosowaniem, z tą nagłą wrzutką i wyborem sędziów do KRS-u. Czy to aby nie jest taka polityczna zaliczka przed wykonaną robotą dla Solidarnej Polski? Ale panie prezesie Kaczyński, żeby się pan nie przeliczył, bo czasami robotę Solidarna Polska nie wykona i co będzie za chwilę z prezesem Glapińskim? Oczywiście jako klub parlamentarny Koalicja Polska nie będziemy przykładać ręki dzisiaj ani w każdym innym momencie do grzebania przy konstytucyjnym organie, który jest zaprzeczeniem, jest wypaczeniem tej formuły, którą przez lata w polskim ustroju stworzyliśmy. Weźcie się, panie, panowie z PiS-u, do roboty, usuńcie wreszcie Izbę Dyscyplinarną, naprawmy Krajową Radę Sądownictwa, żebyśmy nawiązali normalne relacje z Unią Europejską, zaczęli korzystać z dobrodziejstw, które Unia Europejska gwarantuje. Bez tego będzie coraz gorzej. Dziękuję. Pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja.